Chyba dobrze trafiliśmy. Za budynkiem biura szeryfa jest duży parking, tam się spotkamy. Jest godzina 8:30 wieczorem i ja, zamiast jak normalny człowiek szykować się powoli do spania, to wręcz przeciwnie, szykuję się na długą noc pełną wrażeń. Czemu on już ma ręce do góry? Do you want me to boot the door? To jest jedyna taka okazja w moim życiu. Dzwonimy do szefa. Nie wiem, o co chodzi, ale gość czegoś szuka na drzewie. Nie wzywają nas ludzie dlatego, że mają najlepszy dzień w roku. No. Wzywają nas dlatego, że mają najgorszy dzień w swoim życiu. Zresztą ja już mam takie emocje w sobie, że nie wiem, czy kiedykolwiek miałam takie emocje, nagrywając jakikolwiek film. Kofeina o 8:30. Jesteśmy gdzieś pod Reno w Nevadzie. Jest 8 stopni Celsjusza. I ma spaść temperatura do chyba... do 2 stopni. Także ubieram kurtkę i jestem gotowa. Do minus 1 ma spaść, a nie do 2. Wow! Jesteście gotowi? Bo ja nie wiem, jestem przerażona. Trzęsie mi się ręka, widać to? Jakie plany na wieczór, na noc? Ja będę montował poprzedni film, który już jest. Także oglądnijcie sobie, jak nie oglądaliście. Co, stresujesz się? Tak. Jak chcesz, to ja mogę pojechać za ciebie. Ja chętnie pobiegam za kimś, mi się przyda trochę. Jak już pewnie zauważyliście, dzisiejszą noc będę spędzać na patrolu nocnym z szeryfem w Nevadzie. Jestem na maksa podekscytowana i właśnie czekamy na Maćka, który właśnie podjechał. O Jezus! To się dzieje naprawdę. Mam nadzieję, że to nie ponad. Ale masz wyczucie. Nie możemy... Cześć! Cześć! Cześć, miło poznać. Miło poznać również. Gotowa? Nie ma. Jestem podekscytowana, przerażona, ale... Przerażona czym? Będzie fajnie. Cieszę się, że podjąłeś za nas decyzję. Musimy coś kwity. Okej. Okay. Trzecia, czwarta. A to nie jakiś kredyt? Gdyby coś się działo takiego mocniejszego, to cię wysadzę z samochodu. Może być tam nawet na środku pola, nie? Gdyby była, nie wiem, strzelanina na jakieś wezwanie, coś w tym stylu. Okay. No to nie mogę ze sobą zabrać ze względu na bezpieczeństwo. No, oczywiście. Więc wtedy, wiesz, mówię dyspatchowi, że jesteś w tym miejscu i oni albo ciebie wysłą taksówkę, albo przyjdzie po ciebie Tomek. No, nie? Ale to się jeszcze nie zdarzyło, także wiesz. Przyjadę. Ale ona szybko biega, więc może gonić dobrze. Także. Jeszcze takie rzeczy nie mieliśmy nigdy, także wiesz, to, ale muszę każdemu to powiedzieć. Okej, okay, rozumiem. Zastrzeżenie. Fair, a nie, żeby było, żeby wszystko podpisane. I teraz co? Idziemy na briefing, zaczyna się za 20 minut. Wybiorę sobie, gdzie chcę pracować dokładnie, w której strefie. Przedstawię się wszystkim. Wszystkich przedstawię tobie. Posiedzimy na briefingu z 20 minut albo trochę dłużej. Pierwsze 5 minut to jest, wiesz, oficjalny, co się działo na poprzedniej zmianie, co trzeba uważać. A potem to już są, wiesz, policyjne gadki. Okay. Tego nie można filmować. Rozumiem, kamera zostaje w samochodzie. Tak, zostaje w samochodzie. Muszę się zalogować, początek służby. Jesteśmy po briefingu i już mamy pierwszą sprawę za nami. A sprawę dotyczyła osoby chorej psychicznie, która chciała złożyć raport na swojego lekarza, który przepisał jej zbyt dużo medykamentów. Za dużą dawkę, no. Przyjechał z ojcem swoim, gościu tam 30 parę lat, przyjechał z ojcem. Ojciec powiedział, że gość jest bipolar, schizoaffective disorder, czyli no, od wielu, wielu lat. Więc tak naprawdę ten raport jest taki bardziej, żeby gościa uspokoić, bo nie było żadnego przestępstwa. Mm-hmm. A ojciec jutro go zabierze do lekarza i lekarstwa mu dobiorą inaczej. Więc będzie wszystko w porządku. A teraz zamykamy wezwanie, czyli completed, closed, czyli zamknięte. Mm-hmm. Co się stało? Mental health disorder. Clearance report to follow, czyli że będę napisał raport. Circumstances, możemy napisać parking lot, bo to przy parkingu. Mm-hmm. Portal tylko wpisuje, że jest report to follow i to wszystko, nie? Resztę opiszemy później, jak już będzie więcej czasu, jak się nic nie będzie działo w nocy, to wtedy sobie usiądziemy w biurze i napiszemy cały raport. W tym momencie jestem available, czyli dostępny. Mm-hmm. Jakby się coś działo, to mogą się działo, do dokładnie. Ciebie wysyłać. Dokładnie. W mojej strefie, albo jakby coś się działo w innej strefie, a koledzy byliby zajęci w swojej strefie, prawda? Na przykład w 1.06 jest zajęty, bo ma jakieś wezwanie, a coś się jeszcze dzieje dodatkowego w jego strefie, mm-hmm. to mogą mnie wysłać z mojej strefy do jego wezwania. Okay. Oczywiście mogę też... 103-101 en route to traffic violation priority 2, highway 50 and Kingsbury grade eastbound for a dark blue Chevy pickup. Vehicle was failure to maintain brake. Wszystko, co pisałem tutaj, widzisz, to co mm-hmm. ona powiedziała nam, dyspozytorka, to i tak jest opisane tutaj w naszym systemie, że widzę Blue Chevy, jedzie na wschód, 50, przy skrzyżowaniu 207, swerving i failure to maintain lane. Okej. Okay. To jest zadzwonił, że być może... Pijany. Mhm. Okej. Okay. Idziemy go szukać? Looking for a dark blue... przy tacho.
Aha, nie ma polecenia. Czyli ty słyszysz to wszystko? Mhm. Wszystko, co dzieje w naszym hrabstwie, jest słyszenie. Nie, 103 i 101. Już ruszyli. Tak. Powiedz mi, bo siedzieliśmy na briefingu teraz ponad godzinę chyba, nie? I no, było na briefingu 45 minut, a potem przyszliśmy zwiedzać areszt. Tak, właśnie, oglądaliśmy areszt, co było niesamowicie ekscytujące i w ogóle bardzo ci dziękuję za możliwość. Jestem, spoko. Ale jak siedzieliśmy na briefingu, to było 10 policjantów i ja. Mhm. I domyślam się, że w trakcie tego briefingu patrolowali policjanci inni, okolice, prawda? Nie. Nie? Na briefingu siedzimy wszyscy na briefingu. Znaczy to jest tak, że nic się nie dzieje, bo to były dwie zmiany. Była nasza zmiana, która zawsze jest na briefingu, bo musimy mieć, wiesz, podzielone, co się działo. Natomiast jeżeli nic się nie dzieje, no to ci gliniarze, ponieważ oni cały dzień pracowali, najczęściej biorą sobie przerwę właśnie w czasie, kiedy jest briefing, żeby z nami pogadać, nie? Żeby się podzielić tym, co się działo, nie? Ilu jest policjantów cały czas na patrolu? Minimum na zmianie musi być 5 okay, plus sierżant, czyli tłania w dolinie jest 3 plus sierżant i 2 jest przy Tahoe. Okay. Tam są kasyna, to jest 20 minut jazdy stąd, nie? I każdy jeździ sam? Każdy jeździ sam. Każdy no właśnie, nie zabraliśmy Tomka, bo jakby nie ma dla niego miejsca. W razie czego, jakbyśmy musieli kogoś zabrać ze sobą, no to musi mieć gdzie siedzieć. Może się tak zdarzyć, że kogoś zabierzemy. Stary człowiek i może. Czyli teraz na poważnie zaczynamy patrol i chciałabym się zapytać, co należy do twoich obowiązków, bo domyślam się, że to nie jest tak, że siedzisz tutaj i czekasz na jakieś wezwania cały czas, tylko... Teoretycznie mógłbym, bo tak naprawdę w opisie moich obowiązków jest to, żeby w rozsądnym czasie odpowiedzieć na wezwania, które przychodzą. Mhm. Nie mam obowiązku jazdy tak naprawdę. Okay. To wynika z naszej chęci pracy. Gdybym siedział całą noc na tym parkingu, nikt by nic mi nie powiedział. Oh, okay. A nie na tym polega nasza praca, nie? Bo to też jest tak, że nie jestem gliniarzem tego, że nie wiem, jest emerytura i praca lekka, łatwa i przyjemna, tylko dlatego, że chcę coś robić. W moim mniemaniu to coś robienie na nocnej zmianie to zjeżdżenie i szukanie tak zwanej dziury w całym, czyli okay. Szukam powodów do powiedzmy kontaktu z jakimiś tam osobami, które chodzą w nocy, wiesz, w ciemnych uliczkach i tak dalej, żeby po prostu ludzie, którzy śpią w nocy, czuli się bezpiecznie, nie? Czy my przyjechaliśmy pod Walmart? Tak, bo wiesz co, tutaj jest, za nami było takie małe kasynko. Aha. Walmart jest już zamknięty, więc nie powinno być zbyt wiele tutaj osób, oprócz pana, który tam zbiera wózki, kilku samochodów, które są samochodami osób, które pracują tutaj w Walmartie na nocnej zmianie, wiesz, tam ustawiając na półkach. Mm-hmm. Więc tutaj warto przyjechać, ponieważ no, czasami tutaj, wiesz, ludzie kręcą wążki samochodami albo inne ciekawe rzeczy się dzieją pod Walmartem, no bo co, to jest taki, wiesz... Kojarzę to, wiesz? No, często więc, śpimy na Walmartach, także kojarzę. Więc, wiesz, trzeba to... No, patrolujemy, nie? Po mm-hmm. prostu. Mamy 2 Walmarty. Nie zapeszyłeś. Nie zapeszyłem. To jest jakiś podejrzany samochód na parkingu w miejscach, gdzie zwykle aut nie ma w nocy, w miejscu, gdzie są głównie biznesy, więc no nie powinno go tam być. Ale to ktoś zadzwonił i to zgłosił, tak? Okej. Okay. Zostań w aucie. To ten samochód? Widzimy podejrzanych. Czemu on już ma ręce do góry? No, wiesz, już jest gotowy. Wow. Maciek kazał mi zostać w aucie i wyszedł do Goska, który od razu miał ręce może nie w górze, ale na boku. Nie słyszę, o czym rozmawiają, ale pan się tłumaczy, co tam robi. Maciek go będzie przeszukiwał. Czuję się niesamowicie wdzięczna za możliwość bycia tutaj i doświadczenia tego. Jest to szalone, czuję się absolutnie nie na miejscu, trochę się boję, w sensie wiecie, podjechaliśmy pod tego typa, jestem teraz sama w radiowozie
i nie ma tu nikogo innego. I dziwne jest to uczucie, ale ciekawe. Szkoda, że nie ma tutaj Tomka ze mną i jestem czuję się trochę winna, że ja tu jestem, a nie on, ale na szczęście Maciek podjął za nas decyzję. Ktoś tu jedzie. O! Drugi policjant. Przyjechał policjant, którego już widziałam na briefingu. I ten policjant ma na plecach napisane Sheriff K9 i słyszę psa w samochodzie. K9 to są psy policyjne, tak przy okazji. Ten pies też jest na służbie i słyszę, że bardzo chciałby wyjść i zapoznać się z tym potencjalnym przestępcą. Ja jakby co to śmieję się w stresowych sytuacjach, także nie myślcie sobie, że ja lekceważę to absolutnie. Wręcz przeciwnie, mam ogromny szacunek do tej roboty i podziwiam to. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę, że tutaj mogę być i dziękuję ci, Maciek. Pewnie będziesz to oglądał niedługo. Bardzo to doceniam. Moi drodzy, właśnie pojawił się trzeci szeryf, czy tam zastępca szeryfa. I sprawdzamy wszystko. Nie mam pojęcia, co się dzieje, mogę się tylko domyślać, ale na razie rozmawiają, jest wsparcie, jest pies, który się troszkę uspokoił i jestem ja. Nie wiem, co tutaj robię. 102, is it better? Can you call to our company? We have a vehicle here that is... keys are locked inside. If they can respond per the owner's request to open it, he has cash to pay for it. Czyli to jego samochód? Wypożyczony. Opowiem ci, jak się skończy. Okej, okay, jest okay, lepsza okay. Historia. Nie wiem, o co chodzi, ale gość czegoś szuka na drzewie. Okej, okay, widzę, co się dzieje. Ten gość próbuje się włamać do swojego własnego samochodu. Nie winię go, bo ja sama często musiałam się włamywać do swojego własnego samochodu, do mojego pierwszego samochodu, czyli do Jeepa Liberty, który miał zepsuty kluczyk pilot i miałam taki nawyk, że wychodziłam z samochodu i automatycznie zamykałam go, wciskając ten dzyndzelek przy drzwiach i kilka razy po prostu zatrzasnęłam samochód z kluczykami w środku, często z odpalonym silnikiem. Także już po kilku razach miałam taką wprawę, że w minutę mogłam otworzyć samochód sznurówkami z butów, także... W sumie może powinnam tam pójść i im pomóc. Ten gość zrywa gałęzie z drzewa i nie wiem, czy on próbuje ten samochód otworzyć gałęziami, ale znam prostszy sposób. Co się cieszysz? Jak to mówią, wiesz, kreatury nocy wypełzają po zmroku. Gościu ma ten czarny, ale to jest wypożyczone. Okej. Jest wypożyczalny, która jest tam dosłownie, tam gdzie są światła. Srebrny, ale to jest jego. Gościu jest w trakcie sprawy rozwodowej ze swoją żoną, która według niego zagroziła mu śmiercią. Więc gościu totalna paranoja. Ma dwa samochody, po to, żeby się przed tą żoną ukrywać. Do tego powiedział mi, że jest ofiarą ataków hakerskich i mu zhakowali samochody, zhakowali mu telefony. Zamknął się, wiesz, zamknął to auto. Pewnie przypadkowo, ale twierdzi, że ktoś tutaj, wiesz, go obserwuje i mu zamknął auto zza krzaków. Okay. Więc, a auto w ogóle, wiesz, silnik chodzi, o nie? Silnik pracuje. A faktycznie widzę, że jest na światło. Więc próbuje się tam przez te drzwi dostać, ale mu to nie wychodzi, więc wezwaliśmy mu pomoc drogową, która przyjedzie na jego, wiesz, na jego rachunek, na jego odpowiedzialność, otworzy mu to auto i koniec wezwania. Ale wiesz, to miejscówka tutaj widzisz, to są same w zasadzie biura albo jakieś warsztaty, więc to jest mocno podejrzane, że ktoś tutaj przyjeżdżał, widział, że wiesz, migają światła, rozlega się alarm, dwa samochody, co się dzieje, więc ludzie w ten sposób właśnie nas, wiesz, informują o rzeczach, które się nie powinny dziać, no nie? No bo nie powinny się dziać, no nie? Nie powinno pojawić gościa w nocy na pustym parkingu, nie? Próbującego otworzyć auto, dokładnie, auto. Więc wiesz, taka ciekawostka. Udało się, otworzył. Can you cancel the toll? He was able to open the door. Hey, put those keys in your pocket! Oh my god, I know, right? All right. Thank you, sir. Sure. Have a good night. See you. Thank you. Czujesz się doceniany? Tak, wiesz co, tutaj w naszej okolicy bardzo.
pokażę ci, jak wygląda właśnie ta wdzięczność między nimi. Nie? Pojedziemy do kościoła lokalnego, okay. W którym to kościele parę lat temu zbudowali nam miejsce, w którym możemy wziąć sobie przerwę. Miejsce, w którym możemy zimą schować się przed śniegiem, czy jesienią przed deszczem, wiesz, żebyśmy nie musieli się jeść, nie wiem, na posterunku, czy w radiowozie jeść naszego lunchu. To mam taką miejscówkę zorganizowaną, w której no zaraz zobaczysz sobie, bo jest to moim zdaniem bardzo fajne, ciekawe miejsce, pokazujące, jak bardzo wspiera nas lokalna społeczność. Jeszcze jest tu ciepło, mamy telewizor, mamy jakieś tam, powiedzmy, żarcie. W lodówce zawsze jest coś do picia, od wody poprzez jakieś tam monstery. To tak jak w tym pokoju, w którym mieliśmy briefing, też zauważyłam, że lodówka pełna energetyków. Kawka oczywiście. Na górze jakieś mrożone żarcie, gdyby ktoś zapomniał, powiedzmy, swojego lunchu, albo musiałby zostać dłużej w pracy, żeby nie łazić do sklepu czy coś, to mamy jakąś tam mrożonkę na wszelki wypadek. I tu, wiesz, możemy się po prostu zimą ogrzać, latem schłodzić, jest kibel, jest prysznic, nawet jeżeli coś by się stało, gdzie trzeba, bo bywają takie wyzwania, że wiesz, jesteś opryskany jakimiś rzeczami, więc możemy normalnie wziąć sobie tutaj prysznic dalej, więc taka jest miejscowa na przerwę. Nie? Fajnie, faktycznie można się wyciszyć, jest tutaj, no, czuć taki, wiesz, spokój tutaj i to ciepełko. Dokładnie. I wiesz, jesteśmy zamknięci, nie widać nas, nikt nas tutaj nie będzie, powiedzmy, nic tam zaczepia, ale że możemy się naprawdę, wiesz, to pół godziny czy parę minut usiąść sobie i wyresetować system. Nie? A podejrzewam, że czasami jest to wskazane w takiej pracy. Czasami trzeba, wiesz, usa. No taka robota, nie? Dokładnie. Często przychodzimy do roboty i takie karteczki wiszą na mojej nas na ścianie, bo jakaś tam podstawówka miała, wiesz, pomysł, żeby nam przysłać od swoich dzieciaków właśnie tego typu kartki, nie? Albo wielki plakat z narysowanym radiowozem i wiesz, dziękujemy wam policjanci, albo karteczki takie mniejsze, wiesz, po prostu od każdego dzieciaka, także to jest, wiesz, fajne. Fajne, że wiemy, że jesteśmy doceniani. Jak byliśmy na briefingu, to między sobą, między kolegami zaczęliście rozmawiać o rejonach, które zaklepujecie, że tak powiem. Tak, to jest, wiesz, co noc. To nie jest tak, że macie jakieś przypisane rejony do siebie? Każdy ma swój ulubiony rejon. Pierwsza osoba, która wybiera danej nocy, to jest osoba, która ma ostatni dzień pracy. Czyli jeżeli jutro miałbym wolne, to dzisiaj wybieram jako pierwszy. Nieważne jest straszeństwo. I później już idzie według tego, kto ma, wiesz, jaki staż w patrolu. Okay. Więc ci najmłodsi stażem zawsze mają, powiedzmy, te najmniej fajne strefy. Ja mam jedną strefę, którą najbardziej lubię. To jest strefa numer 6, która jest największą strefą w hrabstwie, w której mieszkam. Po prostu lubię tam pracować. Dzisiaj wybrałem strefę numer 2, która jest między 6 a 4, która jest po środku, dlatego że jeżdżę z tobą i chcę, żebyśmy mieli szansę pojechać jako wsparcie do tych pozostałych dwóch stref. I to jest ta najmniej chciana, co nie? Dwójka z tego, co zrozumowy. Często, ale zdarza się, że ktoś schodzi z tego świata. Ja nie lubię wezwań do nieboszczyków, więc i większą kolegę też nie lubię tych wezwań, więc dwójka jest taką, wiesz, niezbyt lubioną strefą przez wszystkich, ale dzisiaj wybrałem, bo chcę, żeby było atrakcyjnie dla ciebie. Super, cieszę się. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie wezwań do nieboszczyków. Mam nadzieję też, że nie będzie. Tak wygląda samochód Maćka, zastępcy szeryfa. Zastępcy szeryfa, włączę światło, czekaj. Wow. A co to jest za model w ogóle samochodu i czy to jest, że tak powiem, na twoją własność samochód? Tak, to jest auto, które jest do mnie przypisane, więc ja jeżdżę normalnie do domu do pracy. Jest ze mną 24 na dobę, normalnie parkuję przed domem albo w garażu, zależy gdzie jest miejsce danego gliniarza. Więc to jest moje, tylko mój samochód nie jeździ. Ford Explorer Interceptor, napęd na 4 koła oczywiście, bo pracujemy w górach, więc musi być napęd na 4 koła. Wersja policyjna, więc to nie jest auto... Właśnie miałam się pytać, czy on jest jakiś tuningowany. Nie, to nie jest auto cywilne, przerobione na policyjne, tylko to jest auto zbudowane jako policyjne. Czyli tutaj od słupka B jest inna podłoga w ogóle. Chodzi o to, że gdyby podczas jakiegoś tam zatrzymania pojazdu ktoś nam wjechał w tyłek, to żeby policjant miał lepsze szanse na, powiedzmy, przeżycie czy mniejsze obrażenia. Oprócz tego są inne alternatory, inne akumulatory, parę zmian w zawieszeniu i tak dalej, żeby to auto po prostu mogło więcej wytrzymać, bo jest troszeczkę cięższe, bo jest z tyłu klatka. Dla zatrzymanych niezbyt wygodne miejsce. Plastik. No właśnie widzę. Tomasz, nie żałuj, że cię tu nie ma. A czy masz jakieś takie coś z silnikiem porobione, żebyś szybciej jechał w razie pościgów? Te auta są przystosowane do pościgów, ale to nie jest w silniku. Są dodatkowe chodzenie skrzyni biegów, a tego typu rzeczy. Mhm. Bo silniki one i tak są dwie turbiny, więc on się dobrze odpycha. Nie narzekam na jego prędkość i przyspieszenie. To, co mnie bardzo ciekawi, to
Bez czego się nie wybierasz na patrol? Bez kawy. Nie, wiesz co, no, ludzie często pytają, czy się nie boję na przykład, nie? Mm-hmm. I to jest trochę takie połączone z twoim pytaniem, co biorę na patrol. Muszę mieć pewne rzeczy, które zapewniają mi moje bezpieczeństwo. Czyli na przykład kamizelka kołoodporna, nie? Bez tego w ogóle nikt tutaj nie chodzi bez kamizelki. To jest w zasadzie w naszych przepisach, że musimy mieć na patrolu, idąc na ulicy, muszę mieć sobie kamizelkę. Chodzi o moje bezpieczeństwo, nie? Mm-hmm. Muszę mieć w sobie radio, żeby mieć komunikację z kimś tam, nie? Wiadomo, że muszę mieć broń, żeby się obronić siebie albo kogoś innego powiedzmy w najgorszym przypadku. Więc to są takie rzeczy, bez których powiedzmy nie wyszedłem na patrol, nie? Okay. A tak powiedzmy prywatnie, no to wiadomo, że musi być kawka, musi być herbata, musi być, wiesz, ciasteczko, musi być lunch. Rzeczy, które powiedzmy pozwolą mi przetrwać 10 godzin w radiowozie, nie? Ja pracuję zawsze w nocy, bo lubię nocną zmianę. Właśnie miałam się zapytać, która zmiana jest dla ciebie najlepsza. Dla mnie jest najlepsza, ponieważ wiesz, ja pracowałem zawsze na nocną zmianę. Nawet pracując wcześniej w kasynach pracowałem w nocy. Więc jestem przyzwyczajony do tego, żeby spać w dzień i pracować w nocy. A oprócz tego w nocy, no czasami się dzieje w nocy, wiesz. W dzień lumpy nie szukają zaczepki, a tym szukają tego w nocy. Pijaki, tak. Wiesz, jakieś tam akcje najczęściej zaczynają się późnym popołudniem albo właśnie w nocy. I no, chyba po prostu nie wierzą, żeby takie akcje na mnie działały, prawda? Ale ty masz gadane. W ogóle koniecznie sprawdźcie kanał Macka, bo jeśli jeszcze nie wiecie, to właśnie on ma kanał, na którym mówi o tych wszystkich przeciekawych akcjach, tak, i różnie... Ostatnio więcej o turystyce chyba się tam zrobiło, ale jest kanał, w którym pokazuje radiowóz, wszystko, co jest z nim związane. Są filmy o moim sprzęcie, są filmy o akcjach, opowiadam. Kanał jest Sheriff USA na YouTubie, więc... Wszystko Badajcie. Jest podlinkowane na dole, każdy znajdzie coś dla siebie, zapraszamy. Dzięki. Tutaj na masce, nie do końca to widzicie, ale Maciek ma radar, na którym widać, jaką prędkość ma samochód jadący z naprzeciwka oraz samochód jadący za nami. Za nami, z przodu, z tyłu, dojeżdżający do nas i odjeżdżający w obu kierunkach. Właśnie mieliśmy pana zatrzymać, ale jednak skręcił. Mu wybaczyliśmy. Miał szczęście. A powiedz mi, ogólnie ile pracuje osób na twoim wydziale i ile z tego jest kobiet? My teraz jak byliśmy na briefingu, to na 10 policjantów była jedna... Maska. No w tej chwili na patrolu mamy 4 dziewczyny, a w patrolu jest 40 chyba 5 gliniarzy łącznie. Na wszystkich zmianach. Okej. Okay. Dobra, a właśnie nazwałam was policjantami. Czy to jest w ogóle dobre określenie? I zdaję sobie sprawę z tego, że jest w Stanach policja i biuro szeryfa. Czym się różnią te dwie rzeczy od siebie? Generalnie różnią się sposobem finansowania oraz powiedzmy zakresem działań, ponieważ biuro szeryfa jest finansowane z budżetu hrabstwa. Nasz szef, czyli szeryf, jest wybierany przez mieszkańców hrabstwa w wyborach co 4 lata. I biuro szeryfa zajmuje się, oprócz takich działań typowo policyjnych, zajmuje się też obstawą sądów i aresztów. Natomiast departamenty policji, ich szef jest mianowany przez albo burmistrza, albo radę miasta w danym mieście. Departamenty policji są finansowane z budżetu miasta. Policja działa na terenie miasta, szeryf działa na terenie hrabstwa, więc w hrabstwie może być szeryf oraz kilka departamentów policji. Mhm. Wiadomo, że w hrabstwach są miasta. No i policja nie zajmuje się aresztami i sądem, tylko działaniami policyjnymi, prewencyjnymi, tego typu rzeczami. Mają też swoich detektywów i tak dalej, ale to są rzeczy typowo policyjne, nie obsługują sądów. Teraz chciałam ci zadać takie najbardziej ekscytujące dla mnie pytanie, na które niestety już trochę zostało odpowiedziane. Sheriff K9, ale chciałam się zapytać o to, czy w twoim wydziale pracują K9. Co musi się wydarzyć, żeby taki K9, czyli pies policyjny, pojawił się na jakiejś tam sytuacji i czy moja obecność tutaj jest wystarczającym powodem, żeby taki pies się tu pojawił? Mamy najwięcej psów policyjnych na mieszkańca hrabstwa w całej Nevadzie. Wow! Mamy bardzo prężnie działający zespół K9. W tej chwili mamy chyba 7 psów. Jeden jest psem, który tylko działa w szkołach i jest psem tylko do wykrywania narkotyków. Mm-hmm. Natomiast wszystkie pozostałe psy są psami tak zwanymi dual purpose, czyli są psami, które wykrywają narkotyki oraz psami, które prowadzą działania
interwencyjne, czyli nie mogą być użyte jako, jako środek przymusu, czyli mogą gryźć. No okay. Psy u nas patrolowe są przypisane do, oczywiście do swoich przewodników, z nimi normalnie mieszkają w domach i tak dalej. Mm-hmm. Są psy, które wiesz, są na stałe z tym daną osobą, od szczeniaka i przez cały trening przychodzą razem i ten pies pracuje z jedną osobą aż do swojej emerytury. I to są patrolowcy, którzy normalnie patrolują tak jak ja, tylko że mają z tyłu po prostu psa. To ja mogę wezwać psa, jeżeli zatrzymam auto i wygląda coś podejrzanego, że mogą mieć dragi w samochodzie. Mm-hmm. Zresztą można powąchać samochód bez powodu w Nevadzie. Nie możemy przedłużać zatrzymania, czyli jak zatrzymuję samochód do kontroli, to nie mogę siedzieć sobie, czekać pół godziny, aż przyjdzie do mnie pies. Mm-hmm. Muszę robić normalne działania. Jeżeli pies dojedzie w tym czasie, kiedy ja wypisuję mandat, czy robię coś, co normalnie bym robił, to wtedy możemy wąchać. Jeżeli bym przedłużał to działanie, to to już jest nielegalne. Chyba że mam jakąś podstawę do tego, żeby zawołać psa, że jest jakieś coś więcej niż po prostu obmuchamy samochód. Okay. A żeby pies ugryzł kogoś, no to już musi być jakieś konkretne przestępstwo felony tak zwanego, nie? Czyli osoba musi być agresywna i musi albo uciekać, albo no bo to już jest wyższy, powiedzmy, poziom tak zwanego użycia siły. Psy są szkolone w języku niemieckim, mm-hmm. co ciekawe, więc ma wydawane po niemiecku, wiesz, komendy, żeby no, ugryzł. I pies wtedy, wiesz, jest spuszczany ze smyczy, nazwijmy to, i takiego przestępcę, wiesz, do niego dobiega i go tam gryzie albo próbuje gryźć. Żeby zostać K9 oficerem, no najpierw musisz być zabawką do gryzienia przez jakiś czas, okay. czyli pozorantem, mm-hmm. pracując z zespołem K9. Po prostu jeździć z nimi, oni mają co tydzień 4 godziny, muszą wyrobić raz w tygodniu, 4 godziny mają zajęć z psami, oni mm-hmm. wszyscy, i oprócz tego mają jeszcze zajęcia, które prowadzą w domach sami ze swoimi psami. Bo według przepisów oni muszą mieć tam godzin w miesiącu mieć, wiesz, szkoleń na bieżąco, nie? I później jak się robi, powiedzmy, miejsce w zespole, bo ktoś przychodzi na emeryturę, albo ktoś rezygnuje z bycia przewodnikiem, to można się zgłosić na testy. I wtedy przechodzisz testy, wiesz, z wiedzy i tak dalej. Najczęściej jest to test związany z przepisami dotyczącymi tylko i wyłącznie użycia psa w różnych sytuacjach. I jak ten test przejdziesz, no to kapitan, który jest dowódcą tego zespołu, wybiera tego najlepszego według niego, powiedzmy, z tych najlepszych kandydatów, i ta osoba dostaje psa jako następna. Trzeba sobie zasłużyć. Tak, to nie jest takie, że wiesz, chciałem mieć psa, dobra, masz psa, nie? Tak, żeby od zera do bohatera to jest kilka lat pracy, nie? Żeby dostać psa do treningu. I potem z tym psem trenujesz, mhm. a po tym treningu jedziesz na stanowy egzamin, który cię certyfikuje, że może pies być używany do narkotyków i do patrolowania. A ile lat pracuje taki pies? Różnie. Są psy, które na przykład przechodzą na emeryturę po 2 latach, bo się nie sprawdziły na przykład. Aha. Mieliśmy takie psy, że one po prostu, wiesz, nagle im się oddziało, nie chciały pracować, wiesz, były leniwe. A mamy psy, które pracują po 7-8 lat, nie? Mhm. Zależy od ich zdrowia, zależy od tego, jak się zachowują, od tego, czy faktycznie, wiesz, mają tą powiedzmy, ochotę na pracę. Właśnie mamy kolejne wyzwanie. Cóż za szalony czwartek. Dokładnie, mamy wyzwanie, że jakaś kobieta poszła do domu z pracy o 10:45. Coś było nie do końca tam tak, a i teraz jej pracodawca chce, żebyśmy pojechali, sprawdzili, czy pani jest, z panią jest wszystko w porządku. Czy dotarła do domu? Tak. Jest 11:36, także jedziemy sprawdzić, czy wszystko w porządku. Tak. Czyli jedziemy do domu tej pani? Tak, tam jedziemy do niej do domu, bo mamy adres od pracodawcy i zobaczymy, czy jest w domu, czy wszystko z nią jest w pożądalu. Ile mamy drogi? Z 4 minuty. Okej. Okay. Jaki numer? Dobra, przyjechaliśmy na miejsce. Dałem wszystkim znać, że jesteśmy. Chcesz iść ze mną? Mogę, no. Pani się nazywa a jej początek nazywa się... Ale samochód stoi. No.
A oni mogą to sprawdzić, czy to jest jej samochód? Może trzeba do samochodu zajrzeć. Czuję się jak detektyw. Podjechaliśmy pod dom i 5 minut pukaliśmy. Znaczy nie ja, ja stałam z boku. I pani nie otwiera. Wydaje się, jakby nikogo nie było w domu. Ale samochód stoi pod domem i nie wiemy, co się dzieje. Co dalej? Dzwonimy do tej osoby, która zadzwoniła. Służyła wezwania? Hi, this is Hi, this is Deputy Stable, Douglas County Sheriff's Office. Hey, I'm calling you back about Okay. What kind of car is she driving? It's a blue Hyundai Tucson. Okay. So the car is in front of her house. Good. I knock on the door, but no, there's no answer. Okay. So... If our car's there, at least we know she's there. Okay. Yes, but my question is, do you want me to boot the door and see if she's okay, or are you fine with her car being here? Why were you concerned? Let's put it that way. What was unusual about her leaving work that you... Well, she was supposed to be here till midnight and she just walked out. But all shift she's been confused. She fell twice, slurring her words. Okay. I'm going to ask this question. I'm sorry. It wasn't alcohol related by any means? We don't know. Okay. You think that's the route that we were going to go. We were going to do drug testing and alcohol testing, but she walked out. Okay. So you don't think it's like a stroke? That's not something we could rule out because we didn't get to evaluate her. Got you. Okay, but you guys think it's most likely alcohol related? Yeah. Yeah. Anything like that happened before with her? No. I'll call you back in probably 5 to 10 minutes and let you know what's going on. Okay. Ja bym, wiesz, ona myślą, że ona jest po prostu pijana, nie? Mhm. Co nie jest powodem, żeby komuś rozwalić drzwi, nie? Tak. Jeśli one myślały, że ona ma, wiesz, stroke, czyli wylew albo coś, no to jest zupełnie sprawa, bo laska może umrzeć, jeżeli my nie wejdziemy w środka, nie? No tak. Ale z drugiej strony powiedziała, że nie zdarzało się jej coś takiego, więc... Zobaczymy. Dzwonimy do szefa. Do we need to go inside the house? They don't think that she's suicidal or she has any ailments or anything, but no. So they said, if they think that she's like gonna die, then yes. So I asked, like, do you think it's a stroke? And she said, we cannot rule that out because we didn't do evaluation. But it sounded so like they most likely think it's alcohol. Yes. But just make sure you write a report saying they are not concerned about her physical health. They just think it's more intoxication. They want to make sure she didn't crash and die. Gotcha. Yeah, yeah. Generalnie chodzi o to w tym, wiesz, pytaniu. Taką decyzję mogę wziąć samemu, nie? Mm-hmm. To nie jest tak, że ja muszę mieć pozwolenie od szefa, żeby wejść do kogoś domu, nie? Ale gdzie dwie głowy, no nie jedna, nie? Mm-hmm. I moje myślenie było takie, oni zadzwonili dlatego, że laska widziałaś. Pierwsze pytanie, które ona, w sumie nie pytanie, ona powiedziała, auto jest tam przed domem, a to dobrze. Tak. I to było wszystko, nie? Okej. To mi pozwala sądzić, że one się nie martwią o to, że ona dostała, wiesz, wylewu, nie? Mm-hmm. Więc moje myślenie było takie, skoro ona była pijana, przyjechała do domu, nic się nie stało i tak teraz nie możemy udowodnić tego, że ona jechała po pijaku, mm-hmm. nie odpiera na pukanie do drzwi, moim zdaniem nie jest zagrożone jej życie w tej chwili, ale to jest tylko moje zdanie, więc warto zawsze mieć dwie opinie, nie? Dlatego mm-hmm. dzwoniłem do sierżanta, on stwierdził dokładnie to samo, nie? Że skoro one myślą, że to jest tylko alkohol, no to bez sensu, żeby tam jej wyłamywać drzwi, no nie? Mm-hmm. No, tyle. Dobra, zamykamy wezwanie. Completed, closed. Czy w trakcie takich wezwań czujesz w ogóle strach albo adrenalinę? Czy to już jest dla ciebie rutyna? Nie, jak to się stanie rutyną, nie będę czuł strachu, no to muszę zrezygnować z tej pracy i zacząć robić coś innego, bo będę po prostu niebezpieczny dla siebie i dla kolegów. To nie jest tak, że się teraz bałem, nie? Mhm. Ale trzeba myśleć, że nie wiesz, co się może zdarzyć, no nie? Mhm. Tak jak wcześniej mówiłeś. Dokładnie, no. Tak samo było przy tym gościu, który, wiesz, tam samochód, niby gościu był sam, niby miał ręce w górze, ale no musisz myśleć, czy faktycznie jest sam, czy ktoś się nie czaje w krzakach, czy to nie jest zasadzka, czy nie wiem, być może on, wiesz, udaje, że jest wszystko w porządku, on kogoś zadźgał, leży trup za rogiem, no nie? Trzeba mieć to cały czas, wiesz, w głowie i
wydaje mi się, że trzeba polegać mocno na swoim, powiedzmy, treningu, nie? Mhm. My to, wiesz, mamy, powiedzmy, takie podstawowe wyzwania, czy tam może nie podstawowe, co takie standardowe wyzwania, dość mocno przetrenowane. Jak na nie odpowiedzieć, jak się zachowywać i tak dalej, żeby właśnie unikać czy minimalizować możliwości, powiedzmy, sytuacji niebezpiecznych dla nas. Oczywiście nie wszystko się uniknąć. Nie? Są sytuacje, w których po prostu no, nie da się uniknąć niebezpieczeństwa, ale nawet jadąc do zwykłego wezwania, ja w głowie myślę, jak do niego dojadę, gdzieś zaparkuję. Ja się zaparkowaliście na początku na wprost drzwi. Aha. Domyślałem się, że jedynka tam będzie na końcu budynku, nie? Ale chodzi o to, żeby wiesz, no, jak coś się w tym domu dzieje, no to oni będą, mają prosty strzał na wprost drzwi, nie? Mm-hmm. Tak samo jak pukałem do drzwi, ty stanęłaś za mną, to ci przesunąłem, nie zauważyłaś. Tak, tak, tak. Bo też nie wiesz, co się dzieje, nie? Pierwsze, jeżeli coś by się działo, to by było na wprost drzwi. Mm-hmm. Więc też nie stoisz na wprost drzwi. I tego typu rzeczy pozostałe są wyszkolone, mamy to w głowie, ale też musimy tym myśleć, żeby nie popaść właśnie w to, co działa, w rutynę, żeby nie być niebezpiecznym dla siebie i dla kolegów, nie? Mm-hmm. Jest już 12 w nocy, nie wiem w ogóle, kiedy to zleciało. Jest to niesamowita przygoda. Wiem, powtarzam się, przepraszam, mam chaos w głowie. Maciek jest w ogóle niesamowitą osobą, bardzo interesująco odpowiada na wszystkie pytania, które mu zadaję, a mam ich jeszcze sporo. I właśnie mówił mi wcześniej, kilka godzin temu, że możemy pojeździć do 12, do 1, że tak naprawdę kiedy będę gotowa, to on mnie w razie czego odwiezie, ale najbardziej obawiam się tego, że ja po prostu mu powiem, dobra, wiesz co, możemy już wracać, a on mi kilka godzin później napisze, wiesz co, jak pojechałaś, to było takie i takie wyzwanie. Więc tego chciałabym uniknąć. To jest jedyna taka okazja w moim życiu i chcę ją wykorzystać do końca. Strasznie mi przykro, że nie ma tutaj Tomka i że sama tego doświadczam, ale chcę to wykorzystać do maksimum. Już to powiedziałam? Prawdopodobnie. To są moim zdaniem wyzwania do wszystkiego, co jest związane z dziećmi. Okay. Są najbardziej nieprzyjemne dla mnie, ponieważ jestem ojcem, nie? Jeszcze nawet nie był ojcem, też był pewnie dla mnie nieprzyjemny. Wiesz, patrzeć na krzywdy dzieci, bo tak naprawdę, wiesz, dorośli w pewien sposób, w większości przypadków, w jakiś tam sposób, no może na przykład nie ofiary włamań, no nie? Czy jakieś tam pobić bez ostrzeżenia, ale z doświadczenia mojego wynika, że jednak jak ktoś dostaje w trąbę w barze, to nie dlatego, że siedział i pił piwo, tylko dlatego, że zaczepiał, albo że wiesz, coś tam się pyskował, albo coś tam, nie? Natomiast dzieci są no, raczej niewinne zawsze, nie? No tak. Zawsze niewinne. I wiesz, takie jest to strasznie dla mnie, boli mi serce, nie? Jedziesz do jakiegoś tam wezwania i ładzi sobie taki 3-4 latek, wiesz, który nie ma pojęcia, że tatuś właśnie, wiesz, walnął mamusię w głowę młotkiem, albo mamusia walnęła tatę brzuch nożem albo coś tam, nie? Dla niego to są, wiesz, rodzice, nie? Mhm. Nie wytłumaczysz, wiesz, zabierasz mamę do szpitala czy do aresztu, tatę do szpitala czy do aresztu, a dziecko idzie pod opiekę, wiesz, albo pań z tak zwanego CPS-u, czyli z takiej pomocy dla dzieci, albo jak jest możliwość odzwonienia po jakąś rodzinę najbliższą, nie? Jeżeli istnieje taka rodzina, nie? To są najgorsze. I trespassing, to jest wezwanie do wtargnięcia. Mhm. Wtargnięcia najczęściej one się zdarzają w kasynach albo w jakichś tam barach. I to nie jest tak, że ktoś wtargnął. To jest tak, że wiesz, jakiś pijak po prostu ma dość, mówią mu, dobra, facet idzie do domu. A on nie. Ameryka, wolny kraj, zostaje, nie? No niestety właściciel baru czy jakiegoś tam innego biznesu ma prawo bez powodu w Nevadzie powiedzieć ci, żebyś sobie wyszedł i odmówić ci, wiesz, udzielania, powiedzmy, odmówić ci serwisu, nie? Mm-hmm. I jeśli się to nie rozumieją, i często miałem tak, że wiesz, mamy tak, że przyjeżdżam na miejsce, mówię gościowi, słuchaj stary, wyjdź z tego baru po prostu, idź do domu i nie ma sprawy, nie, bo w ogóle nie masz, nic się nie stało, nie. No i wiesz, kop się z koniem, no nie? Trzeba takiego gościa wtedy aresztować, niestety. Wysłać mu mandat za, wiesz, jakiś tam za ten trespassing i to jest takie na własne życzenie pójście na nockę do aresztu. Bezsensowne kompletnie. Mm-hmm. A powiedziałbyś, że ta praca odbija się na twojej psychice? Jasne, że tak. Mm-hmm. Wiesz, może nie tyle, że wiesz, że jakoś tam nęka mnie to, ale nie wzywają nas ludzie dlatego, że mają najlepszy dzień w roku. Mm-hmm. Wzywają nas dlatego, że mają najgorszy dzień w swoim życiu prawdopodobnie, nie? Mm-hmm. Że coś się bardzo poważnego dzieje. I my z tym mamy do czynienia cały czas praktycznie. No dzisiaj jeszcze nie było nic takiego strasznego, nie? Ale to się zdarza dość często. Na szczęście
mamy pomoc psychologiczną, z której korzystałem wiele razy i korzystają moi koledzy, i zmienia się też kultura pracy policjanta, bo jeszcze parę lat temu to wśród policjantów panowało takie coś, że jak wiesz, ktoś poszedł do psychologa, to o jesz, miętus, nie? A teraz już jest tak, że ludzie rozpoznają to, że można mieć PTSD od tego, że widziało się rozjechanego noworodka na asfalcie, nie? Jezus. Że nie musi być na, wiesz, na wojnie, nie? Że możesz mieć PTSD od tego typu, wiesz, po prostu trauma się zbiera, nie? Trzeba o tym mówić, trzeba o tym, wiesz, mówić i z kolegami, trzeba o tym mówić ze specjalistami, trzeba dbać o głowę, nie? Trzeba mieć zajęcia poza pracą, nie można żyć samą robotą. Musisz mieć jakieś hobby, musisz mieć jakieś miejsce, w którym, wiesz, opuścisz, powiedzmy, pary z siebie, żeby ci no, nie odkleiłaś jakaś klepka w głowie. Co jest takim zajęciem dla ciebie? Co lubisz robić poza pracą? Tylko wiesz, dla co? Siebie? Generalnie podróżowanie, wydaje mi się, trochę. Lubię strzelać, lubię być na strzelnicy i zarówno w pracy kogoś tam uczyć, jak i po prostu hobbystycznie coś tam sobie strzelać. Lubię jeździć w terenie, wiesz, lubię moje social media, to też jest dla mnie odskocznia, jakieś tam, wiesz, wymyślanie nowych tematów, kręcenie, robienie zdjęć i tak dalej. To jest hobby, które właśnie służy między innymi temu, żeby nie myśleć o tym, że wczoraj się widziało kogoś zaćganego na ulicy, nie? Albo coś tam z tym. Często się zdarzają takie właśnie ekstremalne przypadki? Wczoraj mieliśmy stabbing. Ale stabbing przeżyła osoba, czy? Przeżył, dwóch się nawzajem dźgnęło nożem, młodych chłopaków zresztą, niepełnoletnich, przeżyli obaj. Mieliśmy wczoraj, ale poprzedni stabbing mieliśmy kilka miesięcy temu, nie? Ale to nie tylko chodzi, wiesz, o powiedzmy jakieś tam przestępstwa. Może być na przykład, mieliśmy akcję, w której, wiesz, było zderzenie czołowe dwóch samochodów, nie? Pick-upa z jakąś tam osobówką. Byłem pierwszy na miejscu i, wiesz, kierowca, dziewczyna młoda była w tej osobówce, no była masakra, nie? Wiesz, rozleczone flaki, widziałem jej bijące serce w otwartej klatce piersiowej, tego typu rzeczy, nie? Jak umierała, nie? Bo ona była nie dało się uratować, nie? Ale serce jeszcze tam się ruszało, nie tyle biło, co, wiesz, ostatnie jakieś tam spazmy, nie? To zostaje w głowie, nie? Na pewno. I ty wtedy musisz zachować zimną krew no i tak, pamiętać o wszystkich procedurach. Trzeba myśleć procedury, dokładnie, wiesz, wtedy wchodzi trening, no nie? Nie wchodzi ci, że o Matko Boska, widzę flaki i pachnie specyficznie krew i tak dalej. Po prostu wiesz, że masz zrobić A, B, C, D, E i robisz to i dopiero później, jak już opadają emocje, to przychodzi do głowy. I to wiesz, to było rok temu, może półtora. Pojechaliśmy od wezwania, od trupa do trupa, nie? Mój się przynajmniej narkotyki i było jedno wezwanie i z niego pojechaliśmy prosto do tego wezwania z wypadkiem. Więc dwa trupy w jedną noc, z czego jeden trup taki, wiesz, no... Straszny widok, nie? Naprawdę mocny. Ale od razu następnego dnia mieliśmy, na przykład przyszedł nasz kapitan na briefing, czy wszystko jest w porządku z nami. Czy wiesz, czy potrzebujemy pomocy, wiesz, żebyśmy pamiętali, że jest psycholog. Czyli o tym rozmawialiśmy, mieliśmy debriefing od razu rano, nie? Co się stało, wiesz, kto co widział, wiesz, rozbój rozmowę na temat. Od razu, i to może się komuś wydawać głupie albo wiesz, brak serca. Od razu były żarty też, no nie? Policjanci mają specyficzne poczucie humoru, nie? Więc od razu tego samego dnia w zasadzie wiesz, ktoś tam ktoś zażartował na temat jakiegoś tam innego wypadku, więc w ten sposób było, wiesz, odreagowanie. No i oczywiście później, wiesz, pomoc psychologiczna, czyli jakieś tam rozmowy ze specjalistą, nie? Żeby jednak sobie to w głowie jakoś poukładać, nie? Bo to nie znika, nie? To nie jest tak, że wiesz, puf i nie ma, nie? To zostaje w bani, tylko trzeba mieć po prostu to ułożone, że wiesz, co jest grane, nie? Żeby ci nie zaskoczyła sytuacja, że obudzisz się któregoś dnia i będziesz miała, wiesz, jakieś, nie wiem, schizy, nie? Standardowo w normalnych pracach o godzinie 12 p.m. odbywa się lunch. Ogólnie w Stanach Zjednoczonych. A w tej pracy o 12 a.m., czyli o północy, odbywa się przerwa na kawę. I Maciej właśnie opowiada, że chłopaki się zbierają na stacji benzynowej i piją kawusie, żeby przetrwać cały patrol. Chwila odsapnięcia. Napisałeś do chłopaków? Tak. Do chłopaków i dziewczyny. Tak, jeden chłopak, jedna dziewczyna. Okej. Okay. Zobaczymy, czy mają ochotę na kawkę. Ja bym się w sobie napiła. Jeden już jedzie. Zebranie. Czy nas klasz przyjedzie. W każdej szkole, w każdym budynku publicznym są takie skrzyneczki. W wnętrzu są klucze do danego budynku. My mamy klucz, jest jeden wspólny klucz. Każdy gliniarz ma i każdy strażak, żeby można było
jak coś się dzieje wewnątrz, są pozamykane drzwi, żeby można było wejść, żebyśmy mieli dostęp do budynków publicznych. Okej, okay, czyli nie musicie rozwalać drzwi. Dokładnie, Kaćka. Super. Byliśmy właśnie na stacji, na kawce, tak jak mówiłam. I próbowałam zapłacić za tą kawę, ale pan, który mnie obsługiwał, zapytał się, czy jestem z resztą policjantów. Powiedziałam, że tak. Powiedział, że w takim razie nie muszę płacić za kawę. Czyli faktycznie policjanci nie płacą za kawę i tak i za jak pączki. Właśnie za pączki chciałam to powiedzieć, nie? To jest takie stereotypowe, ale jak się okazuje, to jest prawda. To działam, dokładnie. Czyli wy po prostu swoją obecnością tutaj tak jakby zapewniacie bezpieczeństwo, tak, no bo wiadomo, tak, nikt to chodzi, tutaj... Że odstraszamy, powiedzmy, ewentualnych żyli z stacji. Okej. Okay. Czy ty masz uprawnienia do jazdy tym pojazdem, to albo... To kiedyś była moja robota. Zrezygnowałem ostatnio ze SWAT-u, ale jak pracowałem w SWAT-ie, to między innymi byłem kierowcą tego wozu. Jakie jest rozwinięcie tego skrótu? Special Weapons and Tactics. Czyli musi być jakaś specjalna akcja, żeby użyć takich... Tak, to musi być już poważna sprawa, żeby SWAT został wezwany. Jakiś bardzo niebezpieczny bandyta. Jak tam po akcji? Po trzech akcjach. Po trzech akcjach, dobra, tak. Później musisz mi opowiadać. Wow, ale to jest wielkie. To jest podłączone do prądu, żeby blok silnika był ciepły. Aha. Żeby był w gotowości do działania, tak? Żeby nie mulił, jak się ruszy. My też tak mamy w autobusie, ale nigdy nie korzystaliśmy, więc nie wiem, czy działa. Tada! Takiego my nie mamy. Wygoda jazdy trochę jak w naszym autobusie. I pewnie tak samo głośno. Ciekawe, ile to pali. Ile mu wlejesz. To jak dasz. Nasz to smok jest. Ale szyby. Nasze zapasowe, nie? Bo chłopaki już tym jeżdżą normalnie, mają motocykle w domu. Dlatego widzisz, że one są zakurzone i brudne. Mm-hmm. A to? Hammer, tak? Tak, to jest hammer, który służy takiej drużynie młodzieżowej biura szeryfa. To się nazywa Explorers. Okay. Oni się uczą pracy, powiedzmy, policjanta od wewnątrz. To są uczniowie liceum, nie? Aha. To jest ich pojazd. Jest. Dokładnie, znaczy nie dokładnie, ale trzecia nad ranem. Prawie. 2 minuty nam zostało. Tak, ja kończę moją służbę na dzisiaj. W ogóle na koniec Maciek dogadał się z kolegą i mogłam pobawić się z K9, w sensie pogłaskać. Jezu, to jest spełnienie moich marzeń. Bardzo ci dziękuję w ogóle za całą tą noc, za to doświadczenie, za jedyną taką możliwość prawdopodobnie w moim życiu. Niesamowite informacje, przeciekawy człowiek, koniecznie sprawdźcie jego YouTube'a, błagam was. Dziękuję ci za to i mam nadzieję, że film wam się podobał. Coś byś chciał jeszcze dodać? Nie, no było super, ja nic nie mam. Mam nadzieję, że się to coś podobało. Że bardzo. Ekscytująco, no, chociaż trochę. Było. A jak odznaki nie dostaniesz, to chociaż piątkę dostaniesz? Piątkę? A Maćkę? O, dostała odznakę? Wszystkie dane do Maćka są w opisie, także koniecznie sobie sprawdźcie. No ja trochę zazdroszczę. Uuu, naklejka! Masz. Oficjalnie jesteś junior deputy. Nie, to ja muszę tam to... Tam ci drogą. Nie, na auto... Tak? Dasz mi jeszcze jedną? Ta-da! Dobra, dziękujemy wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa. Nie wiem, czy widać. Co, byłabyś policjantką, szeryfką? Myślę, że tak. Już jak jechaliśmy i ktoś stał na boku ze świeconymi światłami, to ja od razu, o, coś tu się podejrzanego dzieje, zjeżdżamy. Czyli ja powiedziałem, że... widziałaś, że to auto pojechało szybciej? Nie, nie widziałem żadnego auta. Nie. Jeszcze raz. Tak, no. Dzisiejszą noc będę spędzać na patrolu nocnym. Noc na patrolu nocnym. Zbywał się. Zdaje się, że mamy... Witamy w świecie GoPro. Wspominałam, że ty lubię GoPro. Cash, właśnie o tobie rozmawiamy i cię pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak każdy 5-latek dostałaś... To się wytnie.